co się znajduje w szczepionkach. Posłużę się artykułem, żeby nie pominąć czegoś. Więc oprócz formaldehydu, glutaminianu sodu, antybiotyków, aluminium, rtęci, na przykład w szczepionkach przeciwko grypie, skwalenu, polisorbatu 80, czy tkanki aborcjonowanych dzieci, to wszystko się wszykuje do organizmu dziecka w pierwszej dobie po urodzeniu, kiedy nikt nie ma zielonego pojęcia, jaki jest stan tego zdrowia. Jeżeli matka przekazała przeciwciała przeciwko danej chorobie, to wystąpi konflikt i wystąpią objawy choroby. Prosty przykład. W latach 80. czy 70., kiedy dziecko dostawało tylko 3 szczepionki w okresie kilku lat, ilość podanego aluminium była stosunkowo nieznaczna. Natomiast od lat 80., a szczególnie po 2000, kiedy doszło do tych 16 czy 20 szczepionek w wieku do 18 miesięcy, ilość aluminium wzrosła o 25% i w tej chwili jest w granicach 5 gramów. Dziecko takie powinno ważyć ponad 1,5 tony. Ja osobiście nigdy nie widziałem takiego dziecka, ale proszę zadać pytanie takiemu pediatrze, który namawia was do szczepienia, żeby wam pokazał takie dziecko. Być może gdzieś są takie dzieci. Ale mówię, 1,5 tonowych ludzi nie widziałem. Białko jaj. To jest typowy przykład, który pokazuje, jak niski poziom merytoryczny posiadają wakcynolodzy, taki profesor Radzikowski, Schonberg czy inni. Twierdzą, że publicznie, w telewizji każdy może to sprawdzić, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami. No to krótka próbka. Szczepionkę przeciwko grypie tworzy się w ten sposób, że na początku roku grupa specjalistów z CDC jedzie gdzieś tam do Azji i szuka wirusa. Jak znajdzie tego wirusa, przywozi go do Stanów Zjednoczonych i rozpoczyna się produkcja szczepionki. Szczepionkę przeciwko grypie produkuje się na bazie jaja kurzego. Już 40 lat temu było wiadomym, że wirus ulega mutacji na tej podstawie. Szczepionkę po 6 miesiącach wprowadza się do obiegu głównie w krajach anglosaskich. Dopiero potem do krajów przechodzi ta sama szczepionka tak zwanych postkomunistycznych. Czyli jeżeli Państwo zobaczycie na globus, to szerokość geograficzna u nas i w Kanadzie jest ta sama, a oni dostają o te kilka miesięcy tą szczepionkę wcześniej. Przez te kilka miesięcy wirus może ulec niesamowitej mutacji i nikt nie wie, w którą stronę. Czyli innymi słowy, w Europie sprzedaje się już preparaty, szczepionki, które mogą mieć zupełnie innego wirusa niż ten, który był w przygotowaniu. Jaki jest tego skutek? Bardzo proste. Szczepionki nie działają. Udowodniono już bezpośrednio w ciągu ostatnich 6 lat, że żadna z sprzedawanych szczepionek przeciwko grypie praktycznie nie miała żadnego znaczenia. Zespół Cochrane twierdzi wręcz, że szczepionki przeciwko grypie mają takie samo działanie, albo jeszcze mniejsze, niż mycie rąk. Po szczepionkach przeciwko grypie występuje wiele powikłań. Po myciu rąk jeszcze nie słyszałem o powikłaniu. W szczepionkach przeciwko grypie znajduje się rtęć, która miała być wycofana już w 2001 roku. Nadal istnieje. No i teraz mamy problem do tych panów profesorów. W jaki sposób w ciągu 6 miesięcy od czasu produkcji do wprowadzenia szczepionki do obiegu zdążyli przeprowadzić badania? Na kim i jakie? Przecież przeciętne badania jakiegokolwiek leku to jest od 5 do 10 lat. Tyle czasu potrzeba, żeby stwierdzić, czy dany preparat medyczny nie powoduje jakichś uszkodzeń w rodzaju uszkodzenia nerek, tarczycy czy czegoś innego. A tutaj już po 6 miesiącach od początku produkcji oni wiedzą i nie to, że opowiadają głupoty, bo każdy pijaczek przed budką z piwem opowiada głupoty. Problem polega na tym, że to jest dopuszczone do masowej
dezinformacji społeczeństwa i ani izby lekarskie, ani ministerstwo, ani prokuratura nie zajmuje się takimi dezinformacjami. To jest problem i to jest bezpośredni dowód potwierdzający wypowiedź pana premiera Morawieckiego, że jesteśmy tylko kolonią, a kolonii nie należy myśleć. W kolonii należy wykonywać pracę. Jak powiedziałem, w szczepionkach znajduje się na przykład glutaminian sodu. Glutaminian sodu jest to związek, który może spowodować zmęczenie, dezorientację, często skurcz, co udowodniły prace kliniki Mayo. Nadmierna stymulacja natomiast receptorów mózgu przez glutaminian sodu może powodować ich obumieranie, czyli demencję i zaburzenia centralnego układu nerwowego. Skwalen. Skwalen został podawany do szczepionek z powodów, jakby to powiedzieć, technicznych, zapobiega zamarzaniu i tak dalej. Co stwierdzono? Że skwalen powoduje zapalenie stawów i ten zawarty w szczepionce, którą otrzymywała armia amerykańska przed tak zwaną pustynną burzą, doprowadził do zespołu czy syndromu zatoki. Zachorowało ponad 280 tysięcy żołnierzy, nawet tych, którzy z różnych powodów nie dolecieli do Iraku, tylko zostali zaszczepieni i zostali w Ameryce. Także mają te same objawy, jakie wystąpiły u żołnierzy w Iraku. Innymi słowy, to nie zadpylenie, działania wojenne czy piasek spowodowały, że 50% armii amerykańskiej zostało uszkodzonych. Francuzi, którzy nie byli szczepieni, nie mają zespołu zatoki. Polisorbat 80. Polisorbat 80 został uznany jako czynnik, który powoduje zaburzenia w układzie rozrodczym i potwierdziły to nawet badania wykonane w Izraelu. Więc zdziwienie budzi, że to jeszcze nie doszło do tak zwanych ekspertów w Polsce. O tym, że formaldehyd jest rakotwórczy, wiadomo od 1875 roku. Wystarczy tylko poczytać podręczniki. Natomiast z tego właśnie powodu Ministerstwo Oświaty wprowadza e-booki, bo w każdej chwili taka informacja może zniknąć z kart, z ekranu i można wpisać dowolną rzecz w tym miejscu. W Polsce od kilku lat, zupełnie bez żadnych dokumentacji medycznej, nagłaśnia się sprawę zabezpieczenia przed rakiem szyjki macicy poprzez szczepienia rzekomo szczepionką Gardasil Cervical. Otóż dysponujemy orzeczeniem sądu, który stwierdza jednoznacznie, że szczepionka Gardasil zabija ludzi. Dotyczy to sprawy 20-letniej Christine Richel, która zmarła na skutek powikłań sercowych wywołanych reakcją autoimmunologiczną na Gardasil, szczepionkę stosowaną w Polsce. Jest to orzeczenie Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, że szczepionka Gardasil firmy Merck powoduje problemy autoimmunologiczne, które mogą powodować nagłe osłabienia i śmierć. W ten sposób do tej pory zanotowano aż 271 zgonów kobiet po szczepieniu i 57 520 o ciężkich niepożądanych odczynach. Proszę teraz zobaczyć, jak może funkcjonować państwo, które nie posiada własnej prasy, własnych mediów. Gdyby gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju, jakikolwiek szaleniec zabił 271 kobiet, to przecież prasa by to rozdmuchała jak długa i szeroka ziemia. Jeżeli w jakimkolwiek kraju doszłoby do ciężkiego poranienia 57 tysięcy ludzi, tak jak na przykład na Ukrainie czy gdzieś indziej w Syrii, to prasa trąbi dzień i noc o tym. A tutaj w majestacie jest sprawa. Firma dopuściła do sprzedaży leku, czyli robiła to z chęci zysku i poszkodowanych ciężko było 57 tysięcy kobiet, do którego to
uszkodzenia dopuścili urzędnicy państwowi i nie ma problemu. Żadna gazeta polskojęzyczna niemieckich właścicieli nie wspomina nawet o tym. Mało tego. Biuletyny informacyjne izb lekarskich twierdzą, że to są rzadkie powikłania, że w ogóle one nie występują, że to jest tylko fanaberia rozmaitych ludzi, którzy nie znają medycyny i dlatego twierdzą, że to jest powikłanie. Dlaczego w Polsce nie ma prostego systemu rejestracji powikłań? Przecież wystarczyłoby w dobie cyfryzacji, internetu, wydać rozporządzenie, że każdy lekarz, który wydaje zaświadczenie o możliwości szczepień, jak również każda pielęgniarka, która wykonuje takie szczepienie, musi pod groźbą kary poinformować centralę o tym, że po tym szczepieniu, taką serią takiej probówki, doszło do powikłania. Jednocześnie trzecią rubrykę tworzyłyby doniesienia rodziców dziecka. Każdy statystyk, opierając się na przykład na programach sieci neuronowych, bardzo łatwo by wyizolował te informacje, które są prawdziwe, od tych informacji, które są szumem tylko. Nie stanowiło to żadnego problemu. Dlaczego w Polsce wciąż się takich nie opracowuje w ten sposób danych? Dlaczego lekarze i pielęgniarki, główni truciciele zatrudnieni w tym przemyśle, nie mają obowiązku notowania czy informowania ośrodków centralnych o tym, co naprawdę się dzieje? To nie stanowi żadnego problemu finansowego czy ekonomicznego. Jaka masa prac naukowych by mogła powstać? Czyli innymi słowy, ktoś wyraźnie hamuje możliwość dotarcia do prawdziwej wiedzy. Rząd Stanów Zjednoczonych musiał już wypłacić ponad 4 miliardy dolarów odszkodowania za te powikłania. Polska jest jednym z ostatnich krajów, który taki system jeszcze nie powstał odszkodowań. Mało tego, proszę zauważyć, jak dziwnie on przebiega. To z podatków ludności będziemy musieli pokrywać te koszty leczenia. Teoretycznie powinno być tak. Jeżeli jakikolwiek urzędnik wprowadza jakiekolwiek przymusowe działania, to powinien pokrywać co najmniej 25% kosztów powikłań. Sejm, który zatwierdza taką czy inną procedurę, czyli posłowie, powinni pokryć z własnych poborów drugie 25% odszkodowań. Natomiast 50% powinna zapłacić firma, która wyprodukowała dany preparat czy dany przedmiot. Dopiero w ten czas można by mówić o jakiejś kontroli nad tym, co się znajduje w sprzedaży. Żaden urzędnik, gdyby miał płacić z własnych pieniędzy, nie zrobiłby głupoty, że dopuszcza do sprzedaży coś, co nie jest przebadane. Natomiast w tej chwili zarówno urzędnicy, jak i aktorzy sceny politycznej wiejskiej nie ponoszą żadnych odpowiedzialności materialnej za skutki swojej działalności. Jak to podano w telewizji przed 20 laty, zmiana ustawy to jest tylko 3 miliony dolarów. No powiedzmy, że dzisiaj to jest trochę więcej. Ale przy zysku, jaki na przykład działania pana Radziwiłła, który dodatkowo wprowadził szczepienia i wyprowadził w ten sposób z kasy ubezpieczenia 270 milionów w ciągu 2 lat, no to co to znaczy te kilka milionów? I o tym trzeba myśleć, przygotowując jakikolwiek program odszkodowawczy dla tych biednych, uszkodzonych dzieci. Jednym z tematów, który bulwersował społeczeństwo w ostatnich tygodniach, jest sprawa zatrucia rzekomego jakiegoś podwójnego agenta w Anglii.
i konsekwencje, jakie z tego wynikły, czyli napad trzech państw na Syrię. Sytuacja wyglądała w ten sposób. Rzekomo agent, były agent rosyjski został zatruty jakimś gazem w Anglii, no i cudem wywinął się śmierci. Niestety zdjęcia, które przedstawiono, wyraźnie przeczą tej sytuacji. W pierwszej wersji wyglądało na to, tak przynajmniej to przedstawiały mass media, że gdzieś na przystanku tramwajowym czy autobusowym ktoś tam podrzucił gaz, no i ten biedny były agent, jakiś pułkownik KGB i jego córka zostali otruci. Na czym polega problem? Ano od razu na miejscu, jak przedstawiła to właśnie prasa i telewizja, znaleźli się pracownicy ochrony chemicznej. A proszę się zastanowić, kto z Państwa zna w ogóle jakikolwiek numer telefonu do jakiejkolwiek placówki ochrony chemicznej? Każdy normalny obywatel dzwoni do pogotowia ratunkowego. Pogotowie ratunkowe absolutnie nie jest przygotowane do udzielania pomocy w przypadku skażeń jakimiś gazami. Znam to z autopsji, dlatego że w roku chyba 81 doszło do zatrucia i zgonu pracowników Stoczni Gdańskiej, którzy dokonując jakichś prac spawalniczych w zędzach statku, zatruli się dwutlenkiem węgla. Przyjechało pogotowie ratunkowe i jeden z ratowników, wchodząc w dół, zatruł się także i spadł martwy na dół. Odzież ochronna i maski przeciwgazowe nie są standardowym wyposażeniem karetek pogotowia. Czyli już to powoduje, że cała akcja jest wysoce wątpliwa. Akcja ta posłużyła za dokonanie, jako fałszywa flaga, dokonania napadu na Syrię. I mamy cały przykład dezinformacji. Akcja była relacjonowana w telewizji, tak zwaną prasową dyskusją, czy prasową wyjaśnieniami zarówno ministra chyba stanu USA i tam jakichś innych generałów. Oczywiście informacja, którą uzyskaliśmy z tej konferencji prasowej, mówi jednoznacznie, że dokonano napadu tylko i wyłącznie na cele wojskowe posiadające magazyny z bronią chemiczną. Nie pokazano żadnych dowodów, że tam rzeczywiście jakaś broń chemiczna była, nie pokazano żadnych dowodów, jak wyglądały skutki tych napadów. Rzekomo wystrzelono 103 czy 105 rakiet. I mamy kilka problemów. Po pierwsze, jaki idiota strzela rakietami zbiorniki broni gazowej? Przecież gdyby taka rakieta naprawdę trafiła w jakiś zbiornik, to ten gaz rozpowszechniłby się po okolicy i przez kilka miesięcy co najmniej nikt by tam nie mógł wchodzić. Natomiast telewizja pokazywała zniszczone jakieś tam ruiny i reporterzy i ludzie chodzili po tym. Bez masek przeciwgazowych, bez niczego. No to jak to jest możliwe? Po drugie, pokazane ruiny zniszczonych fabryk nie zawierały ani papierów latających, ani jakichś okien, firanek. Wszystko było ogołocone, tak jakby to było co najmniej kilka lat wcześniej. No jeżeli było to wcześniej, to bardziej to wyglądało na zniszczone fabryki albo w Donbasie, albo w Jugosławii. Na pewno nie w Syrii. Po trzecie, są dziwne rozbieżności pomiędzy ilością rakiet rzuconych, wystrzelonych przez Amerykanów, Francuzów czy Anglików, a tym, co podaje strona syryjska. Otóż strona syryjska twierdzi, że większość tych rakiet, a było ich 103, nie doleciała do celu. Rakiety Buk wystrzelono, mówię teraz o obronie syryjskiej, przeciwlotniczej, produkcji sowieckiej, rosyjskiej. Syria dysponowała zestawami rakiet przeciwlotniczych Buk.
wystrzelono 29 rakiet, zatrzymały czy one, czy trafiły 24 pociski amerykańskie. Rakiety typu Kub wystrzelono 21 pocisków, zastopowały one, czy trafiły 11 rakiet amerykańskich. Pocisk Strzelba wystrzelono 10, 5 trafiły, 3 nie trafiły. Pociski OSA wystrzelono 11 pocisków, 5 trafiło. Pociski S-125 na 13 wystrzelonych 5 trafiło. Pociski S-200 8 wystrzelono, nie trafiły. Czyli skuteczność rakiet była taka, że ponad 70% wystrzelonych przez tych trzech napastników, czyli USA, Francję i Anglię, pocisków, została przechwycona i zestrzelona. Proszę pamiętać, że pociski Tomahawk to są najnowszej generacji, natomiast pociski Buk czy Strzelba to są wszystko pociski obrony z lat 70., czyli przed prawie pół wieku. A mimo to trafiły najnowsze pociski amerykańskie. No i dochodzimy do najważniejszej sprawy. Dlaczego to pani May czy pan Marconi tak gwałtownie włączyły się do ataku na Syrię? Bo teraz jest taka moda, że nie dokonuje napadu jeden kraj, tylko tak zwana koalicja. Przypomnę, że w ten sposób rozumując, w 1939 roku na Polskę też napadła koalicja, bo z jednej strony były Niemcy, z drugiej były Rosja, a z trzeciej była Słowacja. Wszystkie te trzy kraje razem dokonały napadu na Polskę w 1939 roku, o czym się do dzisiaj nie mówi. Wracając do tej koalicji, która bombardowała Syrię w piątek 14 kwietnia. Mąż pani May, czyli premier Wielkiej Brytanii, jest dyrektorem wykonawczym grupy kapitałowej, która jest głównym posiadaczem Lockheed Martin i British Aerospace, czyli tych fabryk, które produkują rakiety Tomahawk i Jasen. No i teraz pytanie, czy, bo wiadomo, że każda fabryka, która produkuje rakiety, no to unowocześnia je. Czy oni wyprodukowali tyle tych rakiet, że już zalegają magazyny i nie wiadomo co robić, bo już są nowsze pociski i chodziło po prostu o upłynnienie ich, żeby nie płacić za rozbiórkę? Czy też jakieś inne zagrały tutaj, że tak powiem, problemy? Lockheed Martin produkuje pociski Jammy, a Raytheon produkuje pociski Tomahawk. Jaki był związek męża pani May z atakami na Syrię? Czy zysk koncernu nie zaważył tutaj nad wszystkim innym, ponieważ uprzedzono Rosjan, że to jest strzelanie, ale Rosja nie odpowiedziała na to w żaden sposób. A przecież ma w Syrii swoje stanowiska, słynne S-300 czy S-400 i mogłaby pomóc w zniszczeniu nadlatujących rakiet, a tego nie zrobiła. Czyli była uprzedzona. Wykonano inscenizację przeprowadzoną w Syrii przez Białe Hełmy, a Białe Hełmy jest to organizacja założona przez CIA rzekomo do usuwania skutków bombardowań i ratownictwa na danym terenie. Wszystkie zdjęcia o tym, że że premier Syrii użył gazu w stosunku do własnej ludności, pochodzą od Białych Hełmów. Żadnego dziennikarza innego tam nie dopuszczono. Dziecko, które było przedstawione jako to, które było poszkodowane w tym gazie, oświadczyło i taki wywiad zanotowano i w telewizji można go znaleźć, podało, że to była inscenizacja. O tym, że to była inscenizacja, możemy sprawdzić, na przykład dokonując na YouTubie obejrzenia filmów z czasów z 14 kwietnia 1915 roku, gdzie pod Ypres Niemcy użyli gazu. Tam było 10 tysięcy pojemników z chlorem. Chlor, jak wiadomo, jest wybielaczem, żółtym, ciężkim gazem. Natomiast w Syrii nic takiego nie znaleziono.
pokazano nawet zdjęcie, gdzie rzekomo ten pojemnik rzucony z helikoptera gdzieś tam do mieszkania wpadł. No i ani pościel, ani futryna, ani nic nie zostało zniszczone przez ten chlor. To jaki to był gaz, kiedy, jak Państwo sobie przypomnicie, chyba w 81 albo 2 roku gdzieś pod Białymstokiem wykoleiły się cysterny z chlorem. Policja obstawiała cały obszar odległości co najmniej 500 metrów od cysterny i akcja ratunkowa trwała chyba z 2 czy 3 dni. To jak to się stało, że w Syrii można było wprowadzić ratowników bez masek, bez ubrań ochrony chemicznej w teren skażony bardzo ciężkim gazem i nic się nie działo. Żaden nie zachorował, żaden kaszlu nie miał. Musicie Państwo sami zastanowić się, czemu i komu służy telewizja.